Witam serdecznie, kochani. Jesteśmy nad Świdrem w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Jest pięknie, cisza, spokój. I właśnie to, co robimy, to relaksujemy się. I opowiemy sobie oczywiście o przemianie wody. I woda, moi drodzy, to są nerki. To jest bardzo ważna sprawa, bowiem nerki, w nerkach mamy całe dziedzictwo. Tam zgromadzona jest energia życiowa Qi, którą dziedziczymy, tak, po rodzicach i po całym naszym rodzie. Jak wiemy z ustawień hellingerowskich, generalnie ród robi swoje, tak, robi nam robotę, czy tego chcemy, czy nie. I właśnie woda, przemiana wody, to jest zima, to jest smak słony. To są nasze nerki i pęcherzyk moczowy, tak? Ma to fundamentalne znaczenie dla naszej odporności, dla odporności naszego ciała, tak? Bowiem bez wody nic, kompletnie nic się nie dzieje, tak? Już pewnie zdajemy sobie sprawę z ostatnich doniesień, że tak powiem, mediów, nie? Czyli całej tej maszynerii medialnej, która mówi nam bardzo dużo rzeczy, zupełny bullshit, ale coraz częściej zaczynają mówić o tym, co najważniejsze, tak? Czyli o kondycji środowiska naturalnego, w jakim żyjemy. I w związku z tym dociera do nas coraz bardziej, że będziemy mieli problemy z wodą. No i wiadomo, no, bez wody nie przetrwamy, tak? W związku z tym naprawdę jest trochę się o co martwić, ale odmartwienia to nie za bardzo, to nie jest ta droga, tak? Czyli wydaje mi się, że trzeba bardziej w jakikolwiek sposób próbować coś zrobić, tak? Zatem musimy zacząć ograniczać trochę swoje potrzeby życiowe, ponieważ eksploatujemy, konsumujemy bardzo dużo, tak mi się wydaje. Tak to widzę, tak? Sam nie jestem święty, sam robię takie rzeczy, ale coś zaczynam zmieniać, tak? Pomału, niedużo, ale coś zaczynam zmieniać. I myślę, że każdy z nas może coś zrobić w związku z tym. Przede wszystkim ograniczać swoje potrzeby w jakikolwiek sposób. To na pewno coś przyniesie, tak? Wiadomo, że najlepiej by było, gdyby cały ten po prostu ciężkostrawny przemysł, cała ta gospodarka po prostu zwolniła, tak? Ale patrząc na umysły tych ludzi, to nie sądzę, żeby tak zrobili, tak? Więc to jest bardziej, chodzi o mikroskalę, o to, żebyśmy w swojej świadomości otworzyli się na to, że od nas też coś zależy, wbrew pozorom, tak? Ponieważ jest nas już ponad 7 miliardów, a to jest dużo, wydaje mi się, jak na taką planetę. W związku z tym nieodzownie musimy zmieniać swój sposób życia, sposób myślenia, no i zmieniać tym samym świat wokół nas. Symbolicznie woda to era informacji, czyli czas, w którym dokładnie teraz żyjemy, tak? Jest też żywiołem tak zwanego wodnika, tak? Na przykład w kartach Tarota symbolizuje to karta gwiazda, która jest moją ulubioną, pod numerem oczywiście 17. I właśnie płynna rzeczywistość nasza, w jakiej żyjemy, to jest woda, tak? Która ciągle płynie, płynie rzeka informacji. Bez końca i bez końca, tak? Zaczynamy też pomału tonąć w tym, że tak powiem, bagienku informacyjnym, tak? W tym fake world championship. Woda to też lęk. To taki właśnie stany lękowe, o, tak bym powiedział, tak? Ponieważ mierzymy się w tej chwili z sytuacją, w której tego lęku mamy w sobie coraz więcej. Ponieważ rzeczywistość, w jakiej żyjemy, przewraca się do góry nogami, tak? Tracimy grunt, tracimy oparcie w swoich systemach wierzeń, w religii, w polityce, w ekonomii, która co chwila łapie jakiegoś kolapsa tak zwanego, tak? Nie mamy zagruntowania, tak? Jesteśmy w takich ruchomych piaskach. Porywa nas fala za falą, tak? Fala wydarzeń medialnego shitu.
po prostu oceanu gówna porywa nas w kolejną wyprawę bez celu, tak? Przeżywamy jakieś rzeczy, które kompletnie nie mają znaczenia. To, co ma znaczenie teraz, to jest właśnie to, jak my funkcjonujemy, kim my jesteśmy w kontekście tego, co się tutaj wydarza. A wydarza się bardzo dużo i jest to bardzo ważne. A dlaczego jest to bardzo ważne? Ponieważ w pewnym sensie decyduje o tym, czy jako ludzkość zapiszemy się w dziejach tak zwanego wszechświata pozytywnie czy negatywnie. Zapiszemy się jakąś mądrością, solidarnością, współczuciem, współpracą, czy egoizmem, głupotą po prostu, eksploatacją bez końca, tak? Więc w księgach, w kosmicznych księgach właśnie pisze się ten rozdział. I to jest bardzo ważny rozdział, tak? Bardzo ważny dla nas. Ponieważ możemy w tym właśnie momencie zdobyć tak dużo, jeżeli chodzi o nasz rozwój wewnętrzny, ponieważ mamy dostęp do, w zasadzie do wszystkiego, tak? A woda symbolizuje także oczyszczenie, tak? To symbol chrzestu, tak? Komunii. Komunii świętej z naturą, tak? Jest to żywioł po prostu, który symbolicznie wyraża pierwotną czystość. Coś, co po prostu ma zdolność kompletnego odpuszczania nam naszej po prostu niewiedzy, tak? Bo nie lubię pojęcia grzechu, ponieważ grzech to jest wynaturzenie, tak? To jest coś, co po prostu zostało nam przypisane, tak? Ja już nie wspomnę o tak zwanym grzechu pierwotnym, za który ja mogę osobiście uznać właśnie niewiedzę, ignorancję, ponieważ nie wiemy, co robimy, nie wiemy, gdzie jesteśmy i w jaki sposób powinniśmy w pewnym sensie żyć, żeby zachować po prostu harmonię w tym świecie, tak, i w nas samych. Ponieważ jeżeli nie ma harmonii w nas, nie ma harmonii na zewnątrz nas. To jest w zasadzie takie trochę matematyczne równanie, tak? Szukanie absolutu, jak w filmie Pi. Gdybyśmy się przyjrzeli uważnie, to okazuje się, że mamy już tak dużo bogactwa, mamy tak dużo spokoju i tak dużo cierpliwości i wszystkich tych pozytywnych cech, tylko trzeba po nie sięgnąć, tak? Trzeba wygłuszyć ten po prostu amok. To po prostu stację nadawczą 5G, tak? 5 gówien, jedno za drugim. To jest wyjątkowy czas, naprawdę. I ta era informacji daje nam też bardzo dużo z drugiej strony, ponieważ mamy dostęp do całego bogactwa i możemy przede wszystkim tworzyć. Możemy tworzyć i dzielić się tym bez barier. I taka była idea internetu pierwotnego, tak? Tych wszystkich twórców, tych wszystkich prekursorów, prometeuszy cyfrowych, którzy chcieli nieść ogień wiedzy, tak naprawdę. Ogień oświecenia. I po części jest to tam. Po części jest ogrom shitu i bullshitu, tak? Zatem zaburzenia lękowe, tak, w jakich jesteśmy, przeżywamy w tej chwili coś takiego jak strach. Strach o naszą przyszłość jako gatunku, tak? Więc to na poziomie głęboko podświadomym, nawet świadomym, no to możemy się czuć lekko depresyjnie, tak? Ponieważ w gruncie rzeczy nie ma się za bardzo z czego cieszyć, tak? Ponieważ jakby ta impreza dobiega końca tak zwanego turbokapitalizmu, nie zostają nam tylko śmieci, tak? I wielki, wielki, wielki kac. No to jest trudne doświadczenie, tak? My budzimy się z tego. Zaczynamy się rozglądać, ta sieć nam pomaga, ponieważ wymieniamy się informacjami. Zaczynamy dostrzegać skalę tej imprezy, która tu trwała, powiedzmy, przez ostatnie 100 lat, czyli tak jak mówiliśmy o przemianie metalu, całego tego industrialu, całego tego przemysłu ciężkiego i teraz po prostu cybernetycznego show, tak? Cybernetycznej pantomimy, tak? Zostaliśmy uwiedzeni po raz kolejny po prostu możliwościami czegoś, co tak naprawdę nie ma żadnych podstaw. Jak wyniki giełdowe, Bitcoin, kolejny bożek po prostu powstaje, tak? W zasadzie jaki to ma sens, kiedy w jednym i dwoma kliknięciami zarabiamy pieniądze, tak? Co my tak naprawdę wytwarzamy? Jaki jest pożytek z tego, tak realnie biorąc, tak? Oprócz tego, że napchamy po prostu znowu cyfry do mordy. Co nam to da, to w gruncie rzeczy, tak? Czy to jest sensowne spędzenie swojego czasu i życia? Co, pojedziemy na Majorkę? Niedługo się okaże, że nigdzie nie pojedziemy, ponieważ w zasadzie wszędzie
będzie po prostu rozpierducha najzwyczajniej w świecie, tak? Będą miejsca, nasze kurorty okażą się niezdatne do życia, tak? Tam, gdzie spędzaliśmy nasze urocze wakacje, tak? W objęciach kochanków i w oparach tekili. I okaże się, że woda, najprostsza woda, będzie dobrem, o jakie będziemy się zabijać po prostu, tak? Bo to nie jest scenariusz science fiction. To nie jest scenariusz jakiejś utopijnej wizji po prostu futurystycznej. To się dzieje już teraz. Już teraz mierzymy się z tym konkretnym problemem. Historia miasta Kapsztad, tak, w Afryce. Wielomilionowe miasto, które nagle traci bieżącą wodę, dostęp do wody, tak? I to się wydarzyło, to nie jest zapowiedź, trailer tego, co będzie, tylko to już jest. Kolejny przykład tego, z czym się ludzie borykają, to jest podsycane, jakby w sensie wygenerowany w sposób sztuczny, mianowicie to, co się dzieje w Wenezueli. Warto sobie przejrzeć trochę rzeczy w sieci na ten temat, tak? Co człowiek potrafi zrobić człowiekowi w kontekście tego, co teraz się wydarza, to jest niesamowite, tak? Tak samo jak niesamowite będą wojny o surowce, tak? Skrajny po prostu egotyzm. My jesteśmy wodą, a ta woda jest informacją, tak? Przenosimy tą informację. I moim zdaniem, jeżeli miałbym opisać w jakikolwiek sposób tak zwanego ducha, jest to duch informacji, duch wiedzy, duch odczuwania, duch współodczuwania. A wiedza ma tą zdolność, że może nas naprawdę wyzwolić, tak? Jeżeli wiemy, otwiera się wyjście z sytuacji, tak? Wydaje mi się, że teraz jest kwestia taka, żeby nie lać insta wody, tak? Po prostu nie... Już ten... Wydaje mi się, że ten narcystyczny kontekst, w jakim po prostu się hodowaliśmy, jak takie zwierzątka futerkowe po prostu do głaskania, wymuskane, tak? No już naprawdę nie wypada, to w pewnym sensie jest żenujące, tak? Ten make-up po prostu czas zmyć, no. Czas zmyć te wszystkie top trendy, te trendy, cały ten polukrowany po prostu badziew zmyć i oczyścić. Tak, spalić jakimś żywym ogniem tak zwanej świadomości. Tak, jak to często mówię, płynąć na oceanie absurdu, tak? Albo jak to Hemingway powiedział, walczyć dobrze nawet w przegranej sprawie. I to wydaje mi się jest celem wartym zachodu tak zwanego, tak? Swoją drogą woda to też północ, tak? Czyli to jest moment kluczowy, moment, kiedy to wszystko zaczyna po prostu umierać. Wracać do korzeni, do podstaw. Właśnie do takich podstaw jak woda, żywność, ubranie, tak? Poczucie, ugruntowania, fundamenty. Cały ten abstrakcyjny postmodernizm nie zabierze się na tą markę. Po prostu odpadnie, tak? Bo jest to kompletnie bezużyteczne. Nie ma żadnej funkcji. Ponieważ na nas składają się trzy elementy, tak? Czyli nasz umysł i są niektórzy, którzy myślą, że tylko to się liczy. Jest w tym nasza energia, czyli nasza życiowa siła, tak zwana chi. Jest nasze ciało, tak? Które jest naszym wehikułem, naszym statkiem kosmicznym w przestrzeni. Tak samo jak nasza Ziemia jest właśnie też statkiem, która mknie, moi drodzy, przez otchłanie kosmosu. A my kręcimy się na niej i zaczynamy pomału odrabiać lekcje. Późno, bo późno, ale lepiej późno niż wcale. Woda to też nasze emocje, tak? To jak sobie z nimi radzimy, tak? Bo można w pewnym sensie stwierdzić, że to są przeszkadzające emocje, że są tylko negatywne, ale tak naprawdę emocje to jest też energia, o którą warto zadbać, tak? I nie do końca one wszystkie są negatywne, ponieważ mamy też pozytywne aspekty tego. I warto właśnie te aspekty rozwijać, tak? Nie ulegać paranojom, teoriom spiskowym, nie ulegać otępieniu, zamroczeniu,
raczej stawiać na przytomność, tak? Ograniczyć spożywanie środków, które zmieniają naszą świadomość, tak? Ponieważ w tym czasie właśnie dobrze byłoby zaprzestać już imprezy, tak? Nie wrzucać draksów, nie walić alkonów, tak? Nie otępiać się wirtualnym bullshitem, po prostu wrócić bardziej do tego, co tu mamy, tak? Do natury, tak? Do czegoś, co ma zdolność uzdrowienia nas, przywrócenia nam poczucia sensu, myślę. Słyszycie? Tak. Bo moi drodzy, to jest właśnie nasze życie, tak? I to jest świadectwo naszego życia, tak? I ten rozdział tej kosmicznej kronice może naprawdę być niesamowitym zwrotem akcji, jeżeli wykorzystamy cały ten kryzys, całe to cierpienie do tego, żeby coś przetransformować, tak? Odrobić lekcję.